Dzień dobry, Rezmer z tej strony. Moi drodzy, dzisiaj znowu jestem na grzybach. Szaleństwo jakieś, moi drodzy, szaleństwo. Jestem zaledwie godzinę, przyjechałem tutaj na taki stary zręb dozbierać opieńki. I się okazało, że one tam jeszcze podrosły, że tak powiem. Teraz sobie właśnie idę już w stronę autobusu, bo chcę kani jeszcze nazbierać, bo mam już kilka takich małych, ale chciałem na takich łąkach. A tutaj patrzę, koźlarze się pokazały, ojej, moi drodzy, koźlarze się pokazały. O, zobaczcie. Zobaczcie. Jaki piękny koźlarz. I tutaj jeszcze jeden, moi drodzy. Zobaczcie, jaki piękny. A my z Emilcią ostatnio tutaj, jak żeśmy szli, to żeśmy cztery sztuki takie. Cztery takie sztuki, moi drodzy. Zobaczcie, koźlarz. Nie wiem dokładnie, jak one się nazywają. Już nie będę tam kaleczył tej nazwy. Z takim ciemnym, że tak powiem, kapeluszem. Ale zobaczcie. Zobaczcie, moi drodzy, jaki on ma grubą nóżkę. A tutaj za moimi plecami, moi drodzy, znowu standardowo cały kosz opieniek i w plecaku mam kilka kani, to już nie będę pokazywał. No i tutaj na obrębie tego miejsca, gdzie pod brzozami rosną te koźlarze, pełno muchomorków, moi drodzy. One najwidoczniej uwielbiają podobną ściółkę. Zobaczcie, ile muchomorów. Ile muchomorów. Pełno muchomorów tutaj. Ja ich jadł nie będę, moi drodzy. Wiem, że ludzie je jedzą. Grzybofile jedzą. Grzybofile jedzą, ale oni też tylko tak raczej dla pokazu jedzą je. Żeby pokazać, że można takiego grzyba zjeść. Aczkolwiek tylko oni raczej. Tylko oni się zajmują właśnie takimi organizmami, jak takimi są grzyby. Zobaczcie, moi drodzy. Zobaczcie. Znowu opieńki. Opieńki. Tutaj jeszcze wziąłem trochę takich dużych kapeluszy. Opieńka. To będą właśnie na kotleciki. No i trzy takie właśnie koźlarze, moi drodzy. Moi drodzy, oj. Tutaj takie zakłady, moi drodzy, są na obrzeżach lasu. Znaczy magazyny, takie trzy magazyny. Moi drodzy, zobaczcie. Zobaczcie, jakie. Pod koniec sezonu, jakie mi się jeszcze trafiły. Trzy koźlarze, kosz opieniek i kilka podgrzybków. Powiem szczerze, że starałem się te podgrzybki omijać w lesie, ale ciężko było, bo było ich po prostu bardzo dużo i musiałem kilka wziąć. Ale zobaczcie, moi drodzy, jaką grubą nóżkę ma ten koźlarz. Masakra. Sprawdzę w internecie, moi drodzy, jak one się nazywają, koźlarze, jak one mają, jaką mają prawidłową nazwę. I o, tak to pokażę. Moi drodzy, czekajcie. Tak to wygląda. Rezmer pozdrawia z lasu, moi drodzy. Do zobaczenia. Cześć. Do jutra. Cześć. Hej.